Cześć! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na Euro tak samo jak my, bo nasze kolejne odcinki będą skupione wokół tego turnieju. Weekend zapowiada się bardzo intensywnie, ale nie możemy zapominać, że to w poniedziałek czekają nas największe emocje. Jak zawsze koledzy z zagrania dorzucą coś od siebie i mam nadzieję, że wspólnymi typami wygramy Euro 2020. Zaczynamy! W meczu otwarcia Euro 2020 reprezentacja Włoch zmierzy się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z Turcją. Zdecydowanym faworytem tego meczu są gospodarze, którzy fantastycznie spisują się pod wodzą Roberto Manciniego. Włoski zespół może się pochwalić kilkoma fantastycznymi seriami. Wygrał 8 ostatnich spotkań bez straty choćby jednego gola, a także jest niepokonany od 27 meczów, odnosząc w tym czasie aż 22 zwycięstwa. Nie oznacza to jednak, że Włochów w piątek czeka łatwe zadanie. Ich rywalem będzie drużyna, która w eliminacji straciła tylko 3 gole. Skuteczną grę w defensywie zaprezentowała także w 3 towarzyskich spotkaniach rozegranych w ostatnich dniach, choć rywale nie należeli do najmocniejszych. Turcy w piątek z pewnością także postawią na defensywę. Nie spodziewamy się jednak w tym meczu niespodzianki i stawiamy na wygraną włoskiego zespołu, dokładając do tego typ na poniżej 3,5 bramki. Koledzy z zagrania także mają swój typ na to spotkanie. Podobnie jak my, nie wierzą w kanonadę na otwarcie turnieju, także wskazują Włochów jako faworytów do zwycięstwa, ale grają nieco bezpieczniej niż my. W swojej kombinacji dają podpórkę do wygranej Italii i poniżej 3,5 gola. Drugie spotkanie grupy A rozegrane zostanie w sobotę. Na Stadionie Olimpijskim w Baku reprezentacja Walii zmierzy się ze Szwajcarią, która do turnieju przystępuje z dużym optymizmem. Zespół Władimira Petkowicza na papierze jest faworytem pierwszego spotkania, a na jego korzyść przemawia przede wszystkim świetna forma i seria 6 kolejnych wygranych. Reprezentacja Walii, która podczas Euro 2016 dotarła aż do półfinału, teraz również będzie starała się napsuć krwi faworytom. Po zespole prowadzonym przez Roberta Page'a możemy spodziewać się przede wszystkim konsekwentnej gry w defensywie i wyczekiwania na błędy rywali. Mecze z udziałem reprezentacji Walii nie obfitują w bramki, co potwierdzają również statystyki. 14 z 18 ostatnich jej spotkań padało poniżej 2,5 bramki. Gdy piłka trafiała do bramki co najmniej 3 razy, to przeciwnikami Walijczyków były m.in. takie zespoły jak Anglia, Belgia albo Francja. W sobotnim pojedynku skłaniamy się ku postawieniu na wygraną Szwajcarii z podpórką i dodatkowo typem na poniżej 2,5 bramki. W sobotę do rywalizacji przystąpią także drużyny z grupy B. Reprezentacja Danii zmierzy się przed własną publicznością na Stadionie Parken w Kopenhadze z Finlandią. Podopieczni Kaspera Hjulmanda przystąpią do Mistrzostw Europy w bardzo dobrych nastrojach, na co wpływ mają wyniki zespołów w ostatnich miesiącach. Duńczycy z 11 ostatnich meczów wygrali aż 9, doznając w tym czasie zaledwie jednej porażki. W marcu fantastycznie rozpoczęli także rywalizację w eliminacjach do Mistrzostw Świata, odnosząc komplet 3 zwycięstw, zdobywając przy tym aż 14 bramek i nie tracąc choćby jednej. Teraz świetną formę będą chcieli potwierdzić na Euro. Zupełnie inna atmosfera panuje w fińskim obozie. Reprezentacja Finlandii w 6 ostatnich spotkaniach zanotowała 2 remisy i doznała aż 4 porażek. W ostatnich 2 sprawdzianach przed turniejem finałowym uległa 0-2 Szwecji i 0-1 Estonii. Ciężko tutaj o optymizm. W sobotę w roli faworyta na boisko wybiegną Duńczycy i stawiamy w tym meczu na czystą jedynkę. Zagranie także przygotowało swój typ na to spotkanie. Swoją propozycję opierają na bazie skarbu typera, który jest dostępny na zagranie.com zupełnie za darmo. Chętnym ułatwimy sprawę i zamieszczamy link do pobrania w komentarzu pod filmem. Ze zgromadzonych statystyk wynika, że Dania straciła zaledwie 6 bramek w eliminacjach do tego turnieju. Średnia bramek w spotkaniach tego zespołu podczas Mistrzostw Europy wynosi 2,70, a łącznie 12 z 27 rozegranych rywalizacji na turnieju finałowym kończyło się underem 2,5 gola. Finowie w eliminacjach tracili dokładnie 1 gola na mecz i 6 razy na 10 pojedynków udało im się zachować czyste konto. Koledzy z zagrania spodziewają się zamkniętego spotkania Skandynawów i liczą, że Schmeichel oraz Christensen zadbają o czyste konto Danii w starcie z Finlandią. Zagranie typuje, że Dania wygra, a w meczu nie będzie więcej niż 3,5 gola. Rywalizacja w grupie C rozpocznie się od bardzo ciekawego pojedynku. Naprzeciwko siebie staną drużyny uważane za faworytów do zajęcia 2 pierwszych miejsc w grupie. Reprezentacja Anglii zmierzy się z Chorwacją, mając po swojej stronie ogromny atut w postaci gry na londyńskim Wembley. W meczach u siebie Anglicy bardzo rzadko tracą punkty. Z 16 ostatnich takich spotkań wygrali aż 15, a jedynego potknięcia doznali w ubiegłorocznym meczu z Danią, w którym doznali porażki 0-1. Z kolei Chorwatom bardzo trudno przychodzą zwycięstwa na boiskach rywali. Z ostatnich
15 wyjazdowych pojedynków wygrali zaledwie 2, dlatego też trudno spodziewać się ich dobrego wyniku w Londynie. Tym bardziej, że w ostatnich sprawdzianach przed Euro, remisując 1-1 z Armenią i przegrywając 0-1 z Belgią, nie poprawili swojego morale przed turniejem. Stawiamy na jedynkę. Polscy kibice z niecierpliwością wyczekują poniedziałku. Do tego dnia swoją przygodę z Euro 2020 rozpocznie jedenastka Paulo Sousy, która w Petersburgu zmierzy się z reprezentacją Słowacji. Dla obu drużyn to kluczowe spotkanie w walce o awans do fazy pucharowej, choć faworytem tego starcia niewątpliwie są reprezentanci Polski. Duża odpowiedzialność spoczywać będzie na barkach Roberta Lewandowskiego, który po tym jak kontuzje wyeliminowały z udziału w Euro Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika, będzie musiał wziąć na siebie ciężar zdobywania bramek. Po fantastycznym sezonie w Bayernie Monachium z pewnością będzie chciał potwierdzić skuteczność na najważniejszej piłkarskiej imprezie w tym roku i pokazać, że nieprzypadkowo został uznany najlepszym piłkarzem na świecie. Jesteśmy przekonani, że sprosta zadaniu i już w meczu ze Słowacją otworzy konto bramkowe. Emocji nie zabraknie również we wtorek, kiedy rozegrane zostaną mecze w ramach grupy śmierci. Tak określana jest grupa F, w której rywalizować będą zespoły Francji, Niemiec, Portugalii i Węgier. My skupiamy się na meczu Portugalczyków z Madziarami. Ci drudzy typowani są na dostarczycieli punktów dla grupowych rywali. Dla zespołu prowadzonego przez Fernando Santosa pierwszy mecz w Euro 2020 będzie kluczowy i może zdecydować o ich przyszłości w turnieju. Mając w perspektywie pojedynki z Francją i Niemcami, reprezentacja Portugalii, jeżeli chce pomyśleć o występie w fazie pucharowej, nie może sobie pozwolić na potknięcie w pierwszym spotkaniu. Reprezentacja Węgier w ostatnich miesiącach spisywała się bardzo dobrze, ale w tym czasie nie miała okazji mierzyć się z drużyną pokroju Portugalii. Cristiano Ronaldo i spółka dysponują niewątpliwie nie tylko większym potencjałem, ale przede wszystkim większymi umiejętnościami. Jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości, to nie powinni mieć problemu ze zdobyciem 3 punktów. Na koniec mamy dla Was wielką niespodziankę. Ruszamy z typerem euro na gol.pl, a do wygrania są świetne nagrody. W każdej rundzie koszulki, a w wielkim finale konsola Nintendo Switch. Link do typera wrzucamy w komentarzu i zapraszamy do gry. Nie wiem jak Wy, ale ja przebieram nogami na samą myśl o tym weekendzie. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was mam, ale koniecznie dajcie znać, kto jest Waszym faworytem na najbliższe mecze i czy nasze typy się zgadzają. Widzimy się jak zwykle za tydzień i kontynuujemy temat euro. Dzięki i do zobaczenia!